Donald Trump podpisał kontrowersyjną ustawę antydopingową. Prezydent USA Donald Trump podpisał kontrowersyjną ustawę, która daje temu krajowi możliwość ścigania zagranicznych sportowców za doping. Do tzw. Rodchenko FATST krytycznie odnosi się kierowana przez Witolda Banikę Światowa Agencja Antydopingowa WADA. Amerykański Senat w połowie listopada przyjął tę ustawę, a w życie weszła ona wraz z podpisaniem jej przez Trumpa. Upoważnia ona prokuratorów do wnioskowania o grzywnę w wysokości do 1 miliona dolarów i kary więzienia do 10 lat, a także do zadośćuczynienia ofiarom. Skrótowa nazwa dokumentu pochodzi od nazwiska Grigorija Rodchenkowa, byłego szefa moskiewskiego laboratorium antydopingowego, które ujawniło szczegóły afery dopingowej w Rosji i obecnie ukrywa się w USA. Prawo daje Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych potężny i wyjątkowy zestaw narzędzi do eliminacji oszustw dopingowych i powiązanych działań przestępczych dotyczących międzynarodowych zawodów, zaznaczył cytowany na stronie Inesidethegames, prawnik Rodchenkowa Jim Walden. Międzynarodowy Komitet Olimpijski IMCOL i WADA już wcześniej zgłaszały swoje zastrzeżenia. Zwracały uwagę, że w pierwotnej wersji ustawy miała ona dotyczyć także zawodowych i uniwersyteckich sportowców USA, ale później zapisy o nich usunięto. Amerykańska agencja antydopingowa USADA stwierdziła, że nie ma potrzeby ich uwzględniania, ponieważ obowiązujące już wcześniej prawo pozwala na ściganie takich wykroczeń w ich obszarze. WADA obawia się też, że nowe prawo zakłóci harmonię działań antydopingowych na całym świecie poprzez rozszerzenie jurysdykcji poza granicami danego kraju. Żaden naród nigdy wcześniej nie zapewnił jurysdykcji karnej w odniesieniu do przestępstw dopingowych, które miały miejsce poza jego granicami i było tak nie bez powodu. WADA jest zaniepokojona tym, że jednostronne sprawowanie przez USA jurysdykcji karnej w odniesieniu do całej globalnej działalności dopingowej prawdopodobnie podważy ideę czystego sportu, zagrażając partnerstwu i współpracy między narodami, napisano w listopadowym oświadczeniu Centrali Antydopingowej.